Siema, kurczę, witam. Jest ze mną Mikołaj. Siema, to Mikołaj. Cześć. No znowu jakieś inne powitanie takie o. I lecimy New Hollandem z nową przyczepką właśnie na belki, ze starą przyczepką na belki, z turem od 900 i z obciążnikiem, co mi przysłali od New Hollanda i Mikołaj go nie widzi, nie wiemy czemu. Ktoś może napisać. Ale w ogóle nie widzę go. Ktoś może napisać, jeżeli się orientuje w tych sprawach. No wczoraj pracowałem właśnie z całą słomę z jęczmienia tutaj i na innym jeszcze polu, znaczy na tym, co było właśnie na ostatnim filmie, mogliście zobaczyć. I tak, barierki rozkładamy hydraulicznie, idealnie, normalnie. Czekaj, czy to się na zakrętach nie będzie kolidowało? No niby nie, dobra. Zaraz sobie postawimy jakoś ten zestawik, tak żeby w miarę to wyglądało, żeby potem nie cofać. No dwie przyczepy raczej zostawimy złączone ze sobą. I teraz tak, włączamy sobie widełki i lecimy z beleczkami na pełnej tego. No tak. Standardowo od tyłu trzeba zacząć ładowanie. No to nie No chyba, że masz przyczepę z górki, no to wiesz, od przodu, nie? Bo... Ja tam trochę z górki niby jest, ale nie do końca. To będzie trzeba jakoś tak stanąć, tak w połowie belki, żeby to dopchnąć. No tak, będzie tak trzeba zrobić. No dobra, cyk. Tak, jeszcze ale będzie zamuła na odcinku, jak sąsiadów kładają baloty. No, bo trochę ten, Miki też zbiera baloty, ja też zbieram. No, ja zbieram kostki, nie? No, chuj tam. Znaczy, jeden pies, no. Żebyście nie ten. I kładziemy, o pyk. Tam widzicie, kurde. Precyzyjne ładowanie. Oczywiście przyczepa z Mirosławca, Metal-Techa. No. I tyle o niej wiem. Nie. I wiem, że jest żółto-zielona, a numerów rejestracyjnych nie ma, bo nie zarejestrowano. Czekaj, teraz żeby to jakoś postawić tak, żeby to miało ręce i nogi, bo trochę się rozjechały te baloty. Szczerze mówiąc. Dobra, zobaczymy, czy się nie wydupcą. No niby nie. Czekaj, no chwilę, tu sobie przeskoczę. O luju, popchnąłem całe te... A baloty? No, bo ręcznie tu trochę trzeba jednak też ponadrzucać. Dobra. Jeszcze sobie włączymy shadery z powrotem, żeby takich ścinek nie było. Się włączę z powrotem, dobra. I teraz jeszcze raz położymy te belki, no. Lepiej. Ty, i teraz normalna długość w tej przyczepie, bo tak to było inaczej. No, i możecie też napisać właśnie w komentarzu, czy zostawiać tą starą przyczepę na baloty, czy tylko tą nową. Czy obydwie, no. A, no, obydwie, no. Bo raczej chyba właśnie obydwie zostawię sobie. I teraz tak, tutaj mamy jeszcze balota. No, bo... Ja też będę musiał jakąś większą przyczepę kupić, bo jak chcę mieć 105 hektarów słomy, no to... No to kup sobie tą Metal-Techa też. Ja będę musiał. Albo kup se, pożyczy się ode mnie najwyżej. Dobra, czekaj, jeszcze to... teraz więcej dostałem. O Boże. A no, bo o 3 baloty więcej miałem, 3 kostki, nie? A, na widłach pewnie miałeś. No. Widzisz, jak ja wiedziałem, bo dwa dźwięki były. Tak, 2 dźwięki. No, że ten dynk taki, a ty to chyba tego nie słyszysz nawet. A, ja tego nie słyszę. No, więc coś. Dobra. Ja widzicie, baloty ładnie sprasowane, siatka zawinięta na pełnej. No i tak jakoś tym New Hollandem idzie zbieranie. Co prawda joysticka nie wiem, gdzie tu joystick jest, tu hydrauliką trzeba wszystko na rozdzielarzu tam na pełnej. Dobra, czekaj. Z kabiny układam, bo z kabiny chyba najwygodniej. A może jeszcze jedna przyczepka będzie u mnie tutaj, wiesz? Ulala. Ja tu sobie zbieram dalej, czekaj. No. 19 tysięcy dostałem za jedno pole. O Boże. Płomy. Właśnie, jak to... Oje, rośnie, teraz na złotym kłosie rośnie. A urosły na tym Savmill Wheat Shop tam do góry. No, słoma. To jest słaba cena, no. Czekaj, no. Ład jest wyłączony. Czekaj, muszę... No. To... Co? Włączył mi autoload. No bo ja sobie musiałem wyłączyć też, bo belki dociskałem na przyczepie. Dobra, teraz może na tą tylnią trochę zacznę ładować. Bo na tej tylniej nic nie mam. Ale zestaw myślę, że będzie wypełniony aż po brzegi z tego pola. No o ile w ogóle będzie więcej, o ile będzie tylko aby jeden zestaw, może będzie więcej nawet. Dobra. Boże, jaka ta mała przyczepka jest, nie? Taka maluśka się wydaje. W zeszłym sezonie ile ona przewoziła tej słomy? Nie, 2 sezony temu. Ujej. W zeszłym sezonie prawie wcale słomy nie miałem. O ile miałem, no miałem chyba na sprzedaż jedno pole, aby. No a ja w tym sezonie to jasny gwint. Słomy więcej, a słomy nawet ten, nie mam komu dawać, tylko sprzedaję. Aż się Michał wymutował chyba. Dobra, jazdem. O Boże, nic nie powie, nie, jazdem. No jazdem, bo to tam Marzena wzięła. I tak, balota tu układam. Cofniemy, dobra, pyk. Elegancko, pięknie, wszystko ładnie, dobra. Ty, jak ja tu już mam wyzbierane dużo. Ja jedno pole i prawie pozbierałem. To nieźle. Obciążnik sobie opuszczę, żeby tak hydraulika nie dostała po dupie. Chodzi tak, to leciutkie. Ale wziąłem, bo jeszcze New Hollandem balotów nie zbierałem. I nie wiedziałem, jak to będzie w ogóle wyglądało. Czy nie będzie mu podrywało po prostu tyłu. No ja też pierwszy raz John Deere zbieram. Ty John Deere zbierasz i ja pierdolę. A czym będę zbierał? Będę 900 zbierał i John Deerem odwoził? No. Miałem tyle pieniędzy, za słomę nie dostawał. By szkodliwe jeszcze policzył, bo by ten... Była słoma i odymione baloty by były. Tak, no bo kurde. No się nie mogę zmieścić normalnie. Ale tutaj, tu czekaj, tu wchodzi 5 na długość, a tu 2, 4, 6, 8. Troszkę różnica jest, nie powiem. No, ale chyba przyczepami się podjadę już trochę bliżej. Tylko te baloty wrzucę i będziemy jechać dalej. Normalnie poukładane równiuśko wszystko, tylko trochę na tym Metal-Techu ten tak na siłę, że tak powiem, się tu uciskają te baloty. Jak ja to na odpierdziel już zaczynam ładować, nie? A ja nie, ja sobie ładnie ładuję. Ale ty ładujesz dopiero chyba drugą przyczepę, nie? Czy pierwszą? No. A ja już ładuję trzecią. No w sumie drugą zacząłem ładować, ale pierwszej jeszcze nie skończyłem, nie? Dobra, pasy sobie tak na chwilę zepnę, żeby nie poleciało, bo się wkurzyłbym. Tak ostro jest. Dobra, czekaj. O Jezus Maria, balota rozjechałem. Dobra. To od razu na pościelenie weź. Nie no, ja jęczmienia nie będę dawał do prób. Czemu nie? Na sprzedaż. Wszystko. A jęczmienia, słoma, a... No co z jęczmienia taka jest ostra, kująca, taka bebe. Dobra, jak krowy na sprzedaż, albo ten, byki na sprzedaż dajesz, to ten, to się, wiesz, obczyszczą. Boż. Tak, no się śmieje. Mój Jezu, kolejny baladr rozjechany, bo nie zauważyłem. Teraz na barierki będzie trzeba poukładać. Dobra. Jakoś to chyba wejdzie, myślę. Ale to się jeszcze zobaczy wszystko. No, trochę za młoda na odcinku, no bo kurde, tak się skupiam na tym ładowaniu belek, no coś do was gadać, jakieś tam na te wymyślać, ale... No trochę skupienia. O, wymyśla, no on zawsze kłamie, pamiętajcie. No nie, no, no nie wymyślać, ale jakiś pomyśl na jakiś temat. No, tak. Gienek też nic nie gada, tylko tutaj mnie wyzywa co chwilę, aby i tyle z gadania z nim. Na Sebe Radio nic nie mówi. Nie, nie ma co. Bo bo antenę nie wymieniłem w John Deere, żeby się, wiesz, za szybko nie zużyło. Jego ręka tylko na joysticku leży. No, na joysticku i na rewersie. No moja na kierownicy, nie wiem jak tam. Jedna na joysticku, druga na kierownicy i czasem palec na rewersie, nie? Palec, kurde, tam to ten palec ma chyba jak ręka pudziana. Nie no, no z kierownicy sięgam idealnie, rewers. No to najważniejsze. Dobra, to już przyczepa, zaraz jedna pełna będzie. Tak było, ale lubię ogólnie we farmingu belki zbierać, tylko szkoda, że są tak pobugowane. Czasem się bugują, tak? Dalej, łapiesz się czy nie łapiesz się? No, widły CSZ, bo takimi oryginalnymi to by było tutaj pierdzielenia. To prawda, no. Oryginalne, no to masakra są te widły, bo ta belka nie schodzi tak jak powinna schodzić. W realu to, wiecie, puści się i schodzi, a tutaj to byś musiał tura do ziemi dać, jakbyś na przyczepie kładł. Pa, sąsiad kolejną partię tam sprzedaje. Trochę tutaj do sąsiada na pole wjechałem, ale nic się nie stało. No. No i znowu 10 000. Ty, ale tak ci powiem, że już jedna przyczepka jest, to nawet luks. A już 3. Dwie, znaczy 1,5. I tylko se zapnę te pasami, bo... Dalej, znikaj. Dobra, git. Teraz tak, teraz z drugiej strony muszę ładować. No serio, tu baloty leżą. A, tam się pobugowały na tej przyczepie, Jezu Chryste. Dobra, wjedziemy tak już. Aż tak się pobugowały? No. O, niedobrze. No, farming realność. Kiedy chcesz grać realnie w farminga, ale gracz na to nie pozwala. Czekajcie, sobie przypinam to pasami, żeby to się nie wydupcyło po prostu. Kosmos. No będzie lipa. Tak, tak normalnie. Tego, czekaj, gdzie by... Żeby tu jako trafić, jako tak, no dobra. Jak tu położę, to powinno być git. Ale mam lag, o Jezus Maria. Nie no, się zbugowało to, kurde. Tak miał, a miał być tak pięknie, o Jezu. Właśnie, miało być. No tak. Ty, jestem ciekaw, ile minut mi wyjdzie ze zbierania tych balików. Balików tam. A bo ty też na sprzedaż? No. Tam ze skupie to się nie wyrobią normalnie. Jak im przywieziemy tyle partii. Teraz zacznę inaczej układać, zobaczymy czy więcej. O Boże. Zmiana taktyki, tak? A, dokładnie. Dobra, ja to zaraz muszę sobie może do przodu trochę ruszyć. Bo tutaj już daleko do jeżdżenia jest. Ja tak ci szczerze powiem, ta przyczepka mała już mi się zrobiła. Co ci się zrobiła? Ta przyczepa już mi się mała zrobiła. To na raz byś chciał zabierać tak jak sąsiad. Matko bosko. Ty tam się szykuj na podnoszenie mnie lepiej, bo już ja to wiem, że ja się przewrócę z tymi przyczepami. No to nie układaj tak wysoko. No co wysoko? 2 do góry tylko. No na 2 baloty układasz, tak? No. No to akurat, no to się nie powinien się przewrócić. Pamiętasz co się działo na V1? Co się działo? Z tymi też mieliśmy metal-tech. No to trzeba pomyśleć szybciej. Też mieliśmy metal. O kurde. No to New Holland se pojedzie na pewno z tymi przyczepami. A? No tak. Jak one są rozszczepione, a ona jest szczepiona nadal. To się zbugowały przyczepy po prostu. No i baloty się zaraz wysypią, super. Za dużo przyczep chcieli od razu i dlatego. Nie, bo wszystko było dobrze. Było, ale jeszcze tymi przyczepami nie zbierałeś balotów. No, to będzie trzeba tą starą chyba sprzedać, albo dłuższy dyszel założyć do niej. No ty, gościu! No sztywny hol by się przydał. Ło! Konkretnie tam. Tej! Pomożesz? Czym? Nie wiem, turę. Ja, a co, leżysz? Nie. To po co ja ci jestem potrzebny? No bo przyczepy się spięły i byś ten podczepił pod swój ciągnik, byśmy je spróbowali rozerwać jakoś. A gdzie ty jesteś? No na polu. 900 polecę najwyżej. No właśnie, te szóstka ma ciężko uciągnąć, więc... Pierdzielisz gówno, kupiłeś i się... O, cicho, dobra, odczepiłem. Bo baloty tak jakby się spięły z dwóch przyczep ten w jedną. I pasy po prostu musiałem rozpiąć. I jakoś to wyszło, nie? Tam w dupie byłem, gówno widziałem. Dobra. Ty, ale to nie, no się te baloty rozklekotały tak troszkę. O Boże, ktoś dzwonię, nie na pełnej, a jak męczy, już mnie męczy, wierz mi. No nie, no kurde. Ale jak długo jeszcze odcinka? Nie wiem, dużo. Tak 10 minut? No może. No bo bo ja muszę wyjść. Dobra, kurde, na mnie już wkurzają te belki. Znaczy się nie wkurzają, ale zdenerwowały mnie po prostu. No patrz, no i tak by właśnie wyglądało zbieranie belek oryginalnymi widłami, ludzie, jak właśnie widzicie. No. No trochę kombinacji teratajskich jest przez to, ale dam radę jakoś. Dobra, dałem radę. Dobra, pyk. Teraz jeszcze resztę. I na dwa razy będę musiał rozciągać te przyczepy, więc możecie napisać, czy... A nie no, dyszla sobie wydłużę w tamtej i będzie git. Matk, zbugowałem przyczepę. No ja też przed chwilą, nawet dwie. Bożeż ty mój, jak to wygląda w ogóle. Dobra, aha, się do mnie. No nie, nawet nie porównuj swojej do mojej. No ale chodź tu. Idź, sam sobie idź, kurde. Jak widzicie ludzie, nawet kiedy się chce w farminga nawet realnie grać, to nawet farmie ci na to nie pozwala, więc... No, bardzo porządna gra, nie powiem. Że te belki by mogli ogarnąć. A nie, kurde, że te belki to masakra zawsze była w tym farmingu, no. Ale teraz na tym odcinku to przeszły same siebie, nie? Ja no faktycznie, no chodź tu zobacz. No se idź, kurde, sam se zobacz, bo ja tam pierdzielę te twoje belki już, bo... mnie nie denerwuj, bo te moje to już mnie dzisiaj zdenerwowały dosyć. Ale no patrz, przyjdź tu, no. No sam sobie przyjdź, kurde. Zaraz do ciebie też przyjdę zaś. No nie, bo ja jadę na skuby zaraz. No ja też chciałem, nie? Żeby to się nie rozpierdzieliło tutaj, bo... by było co zbierać. W skrócie. O kurde. Dobra ludzie, czekajcie, ja to ten zrobię tak troszkę nierealnie. Pyk, pyk, pyk. Dobra, pyk. Nie, to nie może tak być. Dobra, ciul. Ludzie, jedziemy z tym na skup. Lecimy z tym na skup, bo to nie ma co tu męczyć dalej tematu. No nie, tam się zarało balić cała ściana. Dobra, jedziemy, nie ma co męczyć dalej tematu. Kurwa jasna. O Jezu. No co, Jezu, no. Nic. Jak ty byś tylko to tutaj widział, nie? Dobra, ja chciałem systemu szukać, ale mi nie wyszło. Bo se widły zapiąłem tak troszkę, że szczupadek. Dobra, git. I podpinamy tę drugą przyczepę. Dobra, jest w końcu. Teraz jeszcze 3 belki na widły. Matko bosko. Dobra, ja mam jakieś takie zdjęcie. Dobra, i teraz trzeba pomału jechać. Szerokie łuki brać. Ogólnie to tam nie wiem, czy nie jedziemy z pół godziny już może. A tylko tą przyczepę sprzedam i idę. No ja też sprzedam i idę. 22 minuty, dobra, no to 25 będzie, no bo chcę, żeby ludzie widzieli jak sprzedaję po prostu. O Boże, jak sprzedaję, no. Jeżdża mi się samo sprzedaje. No żeby widzieli, że po prostu no niedowalone, no nie są te pieniądze ani nic, tylko że normalnie zarabiamy tego i tyle, nie? Czekaj, no czy tu jedzie coś z tej struny? Z tej struny nic nie jedzie, a z tej struny jedzie coś? Po raz pierwszy chyba w farmingu rozglądam, czy coś jedzie, nie? A, bo ty, ja myślałem, że ty jesteś na skupie. Co ty, ja z pola dopiero wyjeżdżam. A, bo ja akurat wyjechałem i ten, jadę teraz na skup. No to może cię dogonię, nie no nie dogoniecie, bo ja tu pomału muszę jechać. Aż normalnie na stopie stanę. Nigdy nie stałem, dobra, wolne tu chyba jest. Nie wiem, taki długi zestaw to... Kurde, ja tylko patrzę do tyłu, czy się przyczepa nie przychyla. Ale zestaw, pociąg jak. Nie, tyle samo naładowałem, a się więcej męczyłem. Nie, ej, więcej dostałem jakoś. Po 1000. To nieźle, no to 2 belki więcej, bo 800 za jedną masz, nie? Znaczy się za 2. 188 000. Co? No jeszcze, a i właśnie, i po ile jest to żyto? No dokładnie, a żyto może teraz będę musiał jechać wymusić, tylko wpierw te... słomę pozbieram całą. Jeszcze rośnie, to pasuje. To dobrze. Dobra. Jeszcze jedziesz? No, ja dopiero koło złotego kłosa jestem. Przecież na taki ciągnik to on ma co robić z tymi przyczepami 2. Trzeba było Valtré wziąć. Nie no, za wolno. Chodzi tak, jadę prędkością Valtré, nawet wolniej trochę czasem. Teraz się rozpędzę koło twojego domu dopiero. Pas kręcił tam. Nie, bo zaraz będzie mi lagował, nie? Już zaczyna mi lagować. No problem? Tak, o Jezus Maria. Ładny zestaw, nie? Ale mam lagi, ty. No przez ten posrany obciążnik chyba. No nie posrany, bo fajny on jest. Nie jest fajny, bo laguje. Nie, nie laguje. Kup sobie komputer. O Boże, przyczepa tam mu została. Jedzie na pustym ciągnikiem jedzie. A jak tam się zadaje, ty? O Boże, wjeżdżają teraz przyczepy, nie? O, Michał wyszedł aż. Chcę zdjęcie chciałem zrobić. Dobra, czekaj. A może ej, od pasów tak laguje. Dupy twoje. Dobra ludzie, także teraz już widzicie jak się baloty sprzedają po prostu tak o. O Jezu, ile pieniądzów. No i możecie zostawić kciuka w górę i no i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.